Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze względu, że jest zimno, buro, ponuro, wieje, pada deszcz, obieramy sobie kabelki. Tu już zobaczcie. Tu już mam we wiaderku trochę i tu pobielanej miedziuchy. Ale kabelki to tak przy okazji. Dzisiaj tak trochę może pogadamy. Mianowicie o fali hejtu. Każdy umie sobie kogoś zhejtować, napisać, że jest, nie wiem, gruby, brzydki, nie umie się wziąć do pracy, niezaradny, cokolwiek. Tylko ta osoba, która to pisze, nie pomyśli, w jakim stanie może być psychicznym druga osoba. I ten jeden komentarz, który on napisze, może dla żartu, może obojętnie do czego, może doprowadzić do wielkiej tragedii. Ja nie raz, nie dwa, byłem przy takich akcjach, tak zwane próby samobójcze, i człowiek nie wie tak naprawdę. Dostaje wezwanie, jedzie, nie wie, co go czeka na miejscu, jaka będzie sytuacja, ale jedno tylko jest pewne. Po tym wszystkim jest wielki ból dla rodziny. Pytanie, dlaczego? Później się okazuje, znajdują się listy, jakieś wiadomości, że sobie nie radził, że był hejtowany. Komuś to sprawia przyjemność. Bo napisze sobie, bo kogoś obrazi. Tylko nie pomyśli o tym, że ta druga osoba później może sobie z tym nie poradzić, bo to już nie będzie on pierwszy, tylko któryś tam. No i później nagle, czy to tu nas na YouTubie, czy na innych platformach społecznościowych, nagle ta osoba zamilknie. Hejter będzie się cieszył, że go nie ma, że dał radę, będzie robić na następnym i tak. Tylko że nie pomyśli, że tej osoby już może nie być na tym świecie. I cierpi rodzina. Przeważnie, jeśli ma to rodzinę, no to dzieci, żona. To jest wielki ból. A ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy. Może będę się powtarzać to, co mówię. Ale akurat to, co mi ślina na język przyniesie, to mówię. Bo tak jak powiedziałem, nieraz już byłem przy takich sytuacjach. Niejedno już widziałem. A najgorszy jest ból i cierpienie rodziny w tym momencie, gdy ty przyjeżdżasz pomóc, a wiesz, że nie masz jak. Bo już za późno jest. Także zanim ktoś napisze coś głupiego, obraźliwego, to dla niego wydaje się to fajne, niech pomyśli. Dwa, a nawet pięć razy. Co by było, gdyby to właśnie ten komentarz doprowadzi tą osobę do takich, a nie innych czynów. Wiele osób sobie nie radzi. Boją się albo wstydzą się prosić o pomoc. A jest dużo, naprawdę dużo specjalistów. Są psychologowie, psychiatrzy.
Menala na przykład. Pierwsze co, to nie psycholog, nie psychiatra. Między sobą porozmawiać. Bo wystarczy, że jeden drugiemu coś opowie. Zejdzie to z człowieka. Już jest inaczej. Ktoś kogoś wysłucha. Zawsze to pomoże. Jak nie, nie bójcie się prosić o pomoc. No i też w drugą stronę. Pomagajcie. Bo ostatnio w radiu słyszałem, pan jechał, złapał pijanego kierowcę. Akurat wielki szacunek dla niego, że odważył się zatrzymać, zabrać kluczyki. Ale co powiedział? Poprosił kogoś przy podwórku, bo to było u kogoś przy posesji, przy domu, żeby mu pomógł, go przytrzymać, żeby na policję zadzwonił. To nie pomógł. Odwrócił się i poszedł. A co jeśli ten pijany kierowca miałby nóż? Czy coś? We dwóch zawsze jest inaczej. Jeden obserwuje, bo to jest człowiek pijany. On nie wie, do czego tak naprawdę jest zdolny. Nikt nie wie. To także pomyślcie, co piszecie, czy wy byście chcieli otrzymywać takie, nie wiem, komentarze, nie wiem, głupie odzywki, cokolwiek, bo to nie jest naprawdę nic przyjemnego. Mnie to akurat możecie pisać, bo mnie to nie rusza. Ja wiem, jak sobie z tym radzić. Jestem szkolony. Tylko mówię, jest dużo osób, które nie wie, wstydzi się, boi się poprosić o pomoc. A czasami to już jest za późno, bo już jest na skraju załamania i teraz taki ktoś napisze jeden komentarz za dużo. I później człowieka nie ma. I nie bójcie się pomagać. To w różnych sytuacjach. Tak jak właśnie z tym pijanym kierowcą. Bo pijany kierowca jest podwójnie niebezpieczny. Bo jak sobie zrobi krzywdę, trudno. Jechałeś po pijaku, sobie krzywdę zrobiłeś. Wymierzyłeś sobie największą karę, jaką mogłeś wymierzyć. Ale jeśli tą karą dotknie osoby, no tak powiem, trzecie, czyli jakiś przechodniów na ulicy, nie daj Boże dzieci, to tu już się robi problem. I wtedy ktoś z was, już nie mówię kto, obojętnie. Mówi tak. Widziałem go, że jechał, czy wsiadał pijany. Mogłem coś zrobić, a teraz ludzie inni nie żyją. I szczerze, dla mnie taka osoba jest współwinna i powinna, jeśli to wyjdzie, ponieść odpowiedzialność karną, bo mogła zareagować. A zareagowanie to jest chociaż wsiąść w samochód, zadzwonić na numer alarmowy, jechać za tą osobą. Nie trzeba zatrzymywać. Wystarczy, że poda się na policję numer, oni oddzwonią na stałych łączach, na głośno mówiącym, czy słuchawkę, bo to różne techniki są, wziąć i poinformować. Jestem na ulicy takiej, skręcamy tutaj, jedziemy tutaj, jest to taki samochód. Cały czas być w kontakcie. Bo tak jak mówię, jedna chwila i osób może nie być. Myślę, że do niektórych
tak mój przekaz nie dotrze, ale chociaż ze wszystkich, którzy obejrzą ten film i chociaż jeden mały procent przemyśli sobie i przestanie tak robić, to naprawdę będzie dużo. Bo to, co się dzieje, no to jest naprawdę ciężko. A wbrew pozorom, bo wszyscy mówią, o, powiesił sobie, bo się nie radzi, bo sobie nie radził, albo zawód miłosny. Nie. Dużo osób, naprawdę dużo osób właśnie przez falę hejtu sobie nie radzi. W 95%, gdzie jeździłem do takich zdarzeń, to byli ludzie, którzy byli hejtowani. I to na różne sposoby. Czy to w pracy, czy na osiedlu, czy właśnie na kanałach społecznościowych różnego rodzaju. Wszędzie byli hejtowani. Także mam nadzieję, że trochę dotrze co do niektórych, chociaż wątpię, bo to jest tylko, ktoś powie, głupie gadanie strażaka recyklinga. Tylko, że chciałbym, żeby to takie prawo było. Jeśli by się okazało, że ktoś nie poradził sobie, odebrał sobie to życie, znaleźć taką osobę, która go hejtowała, czy osoby, przywieźć na to miejsce, pokazać, to jest ten człowiek, do którego doprowadziliście, że jest teraz tutaj, że leży, nie wiem, wisi, cokolwiek, i to jest przez was. I może wtedy by wszyscy zrozumieli, bo oni sami by mówili, ej, nie rób tak, bo on zrobi to czy to. A także myślę, że trochę tutaj osób pomyśli i tak jak mówię, żeby chociaż do niektórych to dotarło, a do tych, którzy są hejtowani, nie bójcie się prosić o pomoc, rozmawiać z kimkolwiek, że sobie nie radzicie, że nie wiem, jesteście hejtowani, czy cokolwiek, macie jakieś problemy. Są rodziny, koledzy, możecie porozmawiać, jak nie, to są lekarze, którzy są zaufani. Może zawsze możecie iść, poprosić o rozmowę, umówić się i to naprawdę pomaga. Ja tak samo na początku, jak byłem młodszy, mówię, co to jest? Człowiek sobie ze wszystkim poradzi. Pierwsze zdarzenie, większe, wypadek dwóch samochodów. Ucierpiało dziecko. Już nie pamiętam, co się stało, ale dziecko ucierpiało. I wtedy ja się posypałem. Już ucierpiało dziecko. Każdy, ja mam przynajmniej swoje dzieci. To mnie to bardziej zabolało. Ja wtedy pierwszy raz poszedłem do psychologa pogadać i uwierzcie mi, że dużo pomogło. Zwykła rozmowa z lekarzem. Także nie bójcie się prosić o pomoc. I też pomagajcie. Jak ktoś potrzebuje pomocy, pomagajcie. Bo to, że tylko zadzwonicie pod numer alarmowy, nie zawsze pomoże. Przepraszam, głupie przypadki. Szedł ktoś, się przewrócił. Okej, ty zadzwoniłeś po pomoc. Ale podejdź do tego człowieka. Zobacz, czy oddycha. Bo może mu ratujesz życie. A operatorzy 112, jak powiesz, że nie wiesz, jak to zrobić, bo będą mówić krok po kroku, jak to zrobić. I proszę się nie bać i pomagać i ratować.
Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia na innych filmach.